Cześć! Dzisiaj przedstawię automatyczne szczypce do ściągania izolacji z przewodów płaskich. Szczypce te samoczynnie dopasowują się do różnych przekrojów przewodów i co ważne, nie uszkadzają w żaden sposób izolacji. Porównując je z ostatnio prezentowanymi szczypcami od Stanleya, to te od Knipexa obchodzą się z przewodami bardzo delikatnie. Podoba mi się płynność działania mechanizmu. Pokażę Ci tutaj na przykładzie. Mam tutaj linkę, dwie połączone ze sobą. To jest 1 mm kwadratowy. Na początek Stanley. Ustawię siłę nacisku na minimum. Nic z tego. Trzeba wyregulować wcześniej siłę nacisku. Teraz się udało. Tutaj zauważ, że jak się reguluje tą siłę nacisku, to zawsze pozostaje taki ślad po tych ząbkach. A zobacz, jak to działa na przykładzie Knipexa. Nie ma żadnej regulacji. Po prostu umieszczamy nasz przewód, linkę, kabel, naciskamy, nic nie jest tutaj w ogóle uszkodzone. Ściągamy, gotowe. Używam je do przewodów płaskich z izolacją PCW o szerokości maksymalnie 12 mm, przekrój od 0,75 do 2,5 mm kwadratowego. Jeżeli chcesz ściągnąć izolację z kabli okrągłych, to potrzebujesz innego narzędzia, konkretnie to jest Knipex 1274-180. Według mnie, dzięki temu, że one nie są uniwersalne, czyli do kabli płaskich i okrągłych, dobrze wpływa to na ich pracę. Są dopracowane do konkretnych przewodów. Dzięki temu, że mamy tutaj otwór przelotowy przez szczypce, w tym miejscu, możemy ściągnąć izolację na dowolnej długości przewodu. Tutaj mam kabelek od faksu. To jest 26 AVG, a konkretnie to będzie na nasz europejski standard 0,12 mm kwadratowego. Oczywiście poszczególne żyła. Jeżeli chcę odizolować tylko kawałek, nie ma problemu. Umieszczam, naciskam, robota wykonana. Jeżeli chciałbym ściągnąć nieco większy kawałek, to tak jak powiedziałem, wystarczy przesunąć. Kabel nam wyjdzie z drugiej strony. I ściągamy konkretnie tyle, ile potrzebujemy. I również nic nie jest uszkodzone. W szczypcach tych możemy wymieniać sami ostrza. Te elementy tutaj. Kupuje się je w parach. Kod tego produktu to 126931. Szczypce są lekkie. Korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym. Dodatkowo zauważyłem tutaj, w tym miejscu, jest taki otwór, który można wykorzystać do zaginania końcówki żyły przewodu. Czyli na przykład ściągnę kawałek izolacji. Odizoluję sobie, no powiedzmy na przykład wszystkie trzy na raz.
później mogę wziąć i umieścić tutaj właśnie w tym otworze. Tu żyłę. I ją wygiąć, jeżeli potrzebuję. Teraz zobaczcie, jak radzą sobie te szczypce automatyczne w praktyce, na przykładzie różnych przewodów. Na początek użyję tutaj kabla płaskiego 3 razy 1,5 mm kwadratowego. Jeżeli chcę odizolować poszczególne żyły, to wcale nie muszę każdą po kolei. Równie dobrze mogę 3 na raz umieścić i ściągnąć z tych 3 izolację. Tutaj mam również kabel płaski. 3 razy 2,5 mm kwadratowego. I tak jak wcześniej, ze wszystkich żył jednocześnie mogę usunąć również izolację. Jeśli chodzi o kabel płaski, na przykład 5 razy 1,5, to on już niestety się tutaj nie mieści w tym zacisku. Maksymalnie można umieścić o szerokości 12 mm, także ten kabel 5 razy 1,5 już tutaj się nie mieści. Tutaj mam kabel okrągły, on się oczywiście nie nadaje. Ale tak, jak wspominałem wcześniej, można umieścić na przykład 3 żyły. To jest kabel okrągły 3 razy 0,75 mm kwadratowego. Mogę umieścić 3 żyły i bez problemu ściągnąć izolację z każdej żyły. Ten kabelek już był, ale pokażę Wam jeszcze raz, dwa, jak widzicie, w ogóle nic nie reguluję i ściągam izolację z każdego przewodu kabla. No i tutaj również pokazywałem ten kabelek już wcześniej, ale jeszcze raz pokażę. Naprawdę żaden problem jest z odizolowaniem nawet takiego małego kawałeczka izolacji. I za każdym razem efekt jest powtarzalny. Bardzo podoba mi się tutaj to, że nie trzeba nic regulować. I zero uszkodzeń. Szczypce te działają nad wyraz dobrze. Nie niszczą izolacji przewodu, są lekkie i dedykowane do konkretnych zadań. Zapłaciłem za nie 240 zł w Amazonie. Tanio nie jest, naprawdę nie jest tanio, ale to produkt dla instalatorów, którzy pracują na co dzień z przewodami. Produkt Stanley jest praktycznie 3 razy tańszy. Ale już podczas pracy czuć, że Knipex jest o klasę lepszy i trwalszy. Knipex do pracy na co dzień dla instalatorów, Stanley do garażu, w domu, gdzie będziemy sporadycznie z niego korzystać. Przed zakupem warto porównać cenę z Yokari. Po lewej stronie
knipex po prawej jokarii. Dziękuję Ci za uwagę. Do następnego razu. Cześć.